we Wrocławiu, proszę Państwa, bardzo prężnie działa klub realizatorów filmowych. Organizują pokazy, spotkania, no ale co najważniejsze, dyskusje o filmach, a to wszystko to też warto podkreślić zupełnie za darmo. No i właśnie dziś o tym kinie, przede wszystkim niezależnym, często również nazywanym OFF-owym, chcemy porozmawiać podczas naszej rozmowy publicystycznej Echo 24. Łukasz Kocur, raz jeszcze witam serdecznie i zapraszam. A dziś w naszym studiu pan Jakub Gryzowski, pomysłodawca klubu realizatorów filmowych, a także członek wspomnianego klubu, pan Michał Tomkiewicz. Witam również bardzo serdecznie. Panowie, jak popatrzymy na waszą historię, bo już kilka lat rzeczywiście tym panelom dyskusyjnym, a także tej płaszczyźnie do wymiany myśli na temat tego kina niezależnego tutaj w stolicy Dolnego Śląska minęło, no to jak tak popatrzyłem, jak uzasadnialiście też chęć stworzenia tego typu miejsca, to okazało się, że o tym kinie OFF-owym no, za mało się mówi tutaj we Wrocławiu. Czy to jest tak, że rzeczywiście często sami się na tym łapiemy, że ten mainstream, Hollywood, te największe produkcje, reklamy, które nas bombardują codziennie, w tle gdzieś jeszcze to, co dzieje się przecież w Bollywood, faktycznie dochodzi do nas codziennie, w gazecie, w internecie, w tych rozmowach codziennych. A o tym, co mamy tutaj na wyciągnięcie ręki, tak bardzo lokalnie, mówiliśmy za mało i mówimy wciąż mało? Mi się wydaje, że to nie jest tak, że we Wrocławiu się mówi za mało, tylko ogólnie na festiwalach między innymi poświęconych twórczości niezależnej amatorskiej za mało mówi się o twórczości niezależnej amatorskiej. To taki paradoks, panie Jakubie. Paradoks. Poprzestaje się najczęściej na po prostu pokazie filmowym. Nie ma czegoś takiego jak wymiana myśli między twórcami, między osobami zainteresowanymi, a to było właśnie dla mnie bardzo ważne, ponieważ nie uznaję filmu amatorskiego jako pewnej drogi do filmu profesjonalnego, tylko uznaję, że to jest coś zupełnie osobnego, medium, które kieruje się swoimi własnymi wytycznymi zasadami, swoją własną formę posiada kino amatorskie. I to jest też siła tego kina, prawda? Że idzie równolegle, a pokazuje i mówi o tych wszystkich uczuciach i o tych uniwersalnych sprawach w inny sposób po prostu. Być może nawet ciekawszy momentami. No mam nadzieję. I właśnie namysł nad tą formą, czy ona po pierwsze, trzeba zweryfikować to, co mówię, czy po pierwsze ona istnieje rzeczywiście i jakie mamy spojrzenia właśnie, jaki mamy pogląd na ten temat. No to jest właśnie, najlepiej to ujawnić właśnie na tych comiesięcznych spotkaniach Klubu Realizatorów Filmowych. To jest pole popisu dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani tą niezależną twórczością. Skoro rzeczywiście udało się Państwu wychwycić no, takie pole do zagospodarowania, to ja chciałbym jednak nawet naszą telewizją przybliżyć może nawet definicję i w ogóle, czy możemy wspólnie tutaj postarać się odpowiedzieć na tak niby proste pytanie. To znaczy, czym właściwie jest kinematografia niezależna i OFF-owa? I czy nawet pomiędzy tymi dwoma sformułowaniami nie zawsze wypada postawić znak równości? No, ja chyba, że chcesz usilić się na taką definicję, zawsze uciekam od definicji, na każdym pokazie nie to mówię. Ale określenie niezależne i OFF-owe to takie, że zawsze nawet w praktyce się panowie na tym złapaliście, że oznacza to samo? Ja pytam nieprzypadkowo, no bo zaraz być może faktycznie dojdziemy, co cechuje ten jest pomieszanie pojęć, mówi się też OFF, każdy wymyśla jakieś kolejne słowo, żeby uciec od tego podstawowego, czyli film amatorski. I ja podkreślam, ja to słowo traktuję jako coś wywyższającego, a nie poniżającego, jak sobie niektórzy wyobrażają, ponieważ odwołuje się do działań amatorskich choćby w teatrze, jak na przykład Teatr Kalambur, który miał niezwykłe osiągnięcia artystyczne, jak chociażby filmy awangardowe, pierwsze filmy awangardowe były robione przecież przez amatorów, przez ludzi, którzy nie byli z branży filmowej. O taki rodzaj amatorskości mi chodzi, w stylu Godarda. Więc mówienie, czy to jest rozróżnianie tego OFF-owy, niezależny, czy tam powyżej jakiegoś budżetu to jest już OFF-owe, niezależne, czy to jest robione przez profesjonalistę, czy nie. Ja na każdym pokazie mówię, że przyjmujemy, że wszystkie filmy, które są zrealizowane z pasji twórcy, obojętnie czy on właśnie z telewizji teraz wyjdzie i zacznie kręcić z kamerą, czy też nigdy nie miał nic wspólnego z branżą, to nie jest ważne. To jest działalność amatorska. To jest to najwyższe, na co możemy się zdobyć. Ale to też bardzo panu dziękuję w takim razie za opowiedzenie tego, że tutaj bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na pasję.
to już tak niezwiązaną stricte z cierpieniem, ale rzeczywiście z jakimś takim fajnym zamiłowaniem. Czasem i cierpieniem, bo jednak czasem niektórzy może dochodzi do jakichś rozwodów czy utraty pracy z wyniku tej właśnie pasji. Więc... Ale panie Jakubie, rzeczywiście, bo faktycznie to też dzięki temu chyba nie można też jednoznacznie łatki przypiąć, prawda? Nie ma, że jakaś ideologia za tym idzie, że jakiś konkretny światopogląd, że to nie o to chodzi. Każdy twórca ma swoją ideologię i on jest w stanie wyłuszczyć. Ale to jest tak, że bo powiedział pan też między słowami o tym budżecie, ale to jest też taką cechą charakterystyczną i co też stanowi o sile tego nurtu. Właśnie ten niewielki budżet i dwa... My się skupiamy właściwie na filmach bezbudżetowych. Czyli to bo i nawet takie sytuacje często się zdarzają. Innowatorska forma też. Innowatorska forma, tak. Jak czyli to nam może zdefiniować tak ogólnie. No tak, tak. Czyli przekaz ten jak najbardziej indywidualny, oderwany od schematów, od konwencji, taki przekaz od siebie, nie? Czyli to jest nie tylko zawierający się w treści, że opowiadam o swoim życiu, czy o czymś, co znam, ale też ta swoista indywidualność przekładająca się na język filmu. To jest też właśnie istotne. Co jest zresztą niemożliwe na przykład w telewizji, czy nawet tutaj, że tutaj nie możemy z tymi kamerami zrobić, co chcemy. Wszystko musi być w miarę usystematyzowane i schematyczne. A rozwój technologii na dzień dzisiejszy rzeczywiście sprzyja twórcom kina niezależnego? Powiedział pan również momentami o braku budżetów, no a ta technologia po tych rewolucjach można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że jest na wyciągnięcie ręki, już nawet abstrahując od form artystycznych, bo to przecież kolejny punkt tak naprawdę programu. Ale to jest tak, że jest dzisiaj łatwiej, czy może odwrotnie przez to, że ta mnogość techniki, w której jeszcze się gubimy, powoduje, że no faktycznie zostawiamy to i nie chcemy tego ruszać. Może ty coś powiedz. Ja myślę, że wydawać by chyba się mogło, że w momencie, w którym faktycznie mamy technologię dostępne, wyciągnięcie ręki, sprawia, że to może w niektórych oczach niektórych ludzi tracić trochę na wyjątkowości. Zrobienie filmu nie jest w tej chwili niczym niezwykłym. Jednak z drugiej strony, no ja mogę powiedzieć na własnym przykładzie, że w momencie, w którym nie jestem w stanie nakręcić filmu faktycznie przy użyciu kamery, przy użyciu ludzi, głównie dlatego, że nie jestem w stanie zaangażować do tego innych osób, mogę pracować na gotowym materiale. Istnieje takie pojęcie jak found footage, czyli faktycznie sklejanie filmów z istniejących już materiałów filmowych nakręconych kiedyś przez kogoś. No i można w ten sposób tworzyć dowolną praktycznie formę, zależnie od tego. Można chcieć powiedzieć historię, a można jednak zabawić się tylko i wyłącznie formą, tak jak zazwyczaj robiłem to ja. Ja też obserwuję takie zjawisko a propos sprzętu, tego nadmiaru wręcz sprzętu i dostępności, że wielu ludzi zaczyna bawić się w tak zwaną sprzętofilię, a oczywiście cały czas zapewniając o tym, że no, już niedługo ze swoim wielkim filmem wystartują, ale jeszcze trzeba dokupić to, bo przecież, to jest możliwe, żeby mój film wyglądał tak jak ten film w kinie. Więc wystarczy jeszcze dokupić tylko jeszcze parę rzeczy. No, ale drona, ale no tak, drona, kupę rzeczy, ale zanim kupimy tą ostatnią rzecz, to już te pierwsze rzeczy, które kupiliśmy, się już zestarzały. Tak. Jeśli posługujemy się właśnie, jeśli dla nas najważniejsza jest ta techniczna strona filmu, to nigdy nie osiągniemy tego poziomu, tego pułapu filmów profesjonalnych, dlatego według mnie powinniśmy szukać w czym innym, nie w tej technice. Fajnie, że ona jest dostępna, ale według mnie telefonem komórkowym możemy zrobić bardzo dobry film. Więc to nie jest coś, na czym myślę, wypadałoby się skupiać takiemu filmowcowi, amatorowi, który ma coś do przekazania. Bo najważniejsze jest to, żeby faktycznie ten przekaz wyrazu artystycznego poszedł. Nie? Tak, tak, ważne żeby bezpośrednio. Przy pomocy też jakich narzędzi, prawda? Dokładnie tak. Warto też panować nad tą techniką, którą już się ma. No tak, tak, bo niektórzy mają tyle rzeczy, a w sumie jeszcze nie poznali ich zasad funkcjonowania. Nie? A jak żyjesz z tym sprzętem, jakby się z nim zespalasz, śpisz z nim wręcz, to jakby poznajesz tajniki jego działania. Też wiesz na co go stać. Możesz go znacznie lepiej wykorzystać niż ci ludzie, którzy są zawaleni kupą sprzętu jakiegoś innego. I w konsekwencji to nie jest tak, że film amatorski musi być kiepskiej jakości, żebyśmy tak też jakieś mity mogli obalić w tym. No tak, no oczywiście, że nie musi być kiepskiej jakości, znaczy jakość. To znaczy jakość, no mówimy o jakości technologicznej, czy właśnie jeśli, mówię, no film może być na VHS-ie nagrany i też mieć wysoką jakość, bo chodzi o, przede wszystkim tutaj o jakość tego przekazu, o to, żeby to współgrało ze sobą, nie? Ten film, czyli to, co mamy do przekazania razem z tą formą. I to jest wysoka jakość według mnie, a nie Full HD, czy 4K, czy 16K. To nie jest jakość, to jest jakaś cecha techniczna filmu. Więc w ten sposób bym rozumował
To ja w takim razie chciałbym zapytać o wartości, które tak naprawdę idą razem w tym przekazie i w tym obrazie, bo faktycznie zawsze poruszamy też tą sferę uczuciową człowieka, to co nas boli na tysiąc różnych sposobów. Można odnieść wrażenie, że ci wielcy, o których powiedzieliśmy na początku, czyli ten cały mainstream, no zagarnął i zawłaszczył to wszystko, co możemy przypisać obecnemu człowiekowi no w 100%. A tutaj jednak pojawia się rzeczywiście kino niezależne, które zaczyna mówić o tych naszych codziennych bolączkach w sposób inny. Czy to jest też właśnie tak, że kładziecie bardzo duży nacisk na tą warstwę merytoryczną, to żeby poszedł za tym jeszcze jakiś konkretny przekaz? To się udaje też kinu niezależnemu, choćby w naszych dolnośląskich warunkach? Żeby powiedzieć o ważnych sprawach w sposób no, taki prosty. Nie wiem, czy ty masz jakieś przemyślenia na ten temat? Ja mam wrażenie, że amatorów bardzo często interesują jednak rzeczy oderwane z lekka od rzeczywistości. No jest tak i siak. Ja w ogóle nie zestawiałbym filmu amatorskiego tak w kontrze za bardzo tego oficjalnego kina, bo przecież ono też porusza, właściwie najczęściej porusza problemy zwykłych ludzi, filmy wysokobudżetowe. No to właśnie są o zwykłych ludziach najczęściej. To nie ma takiej granicy, jeśli chodzi o tematy, według mnie. Tylko właśnie, rzeczywiście, no chyba ta forma, tak? Ona najbardziej może być uwolniona właśnie w dziedzinie kina amatorskiego. Wtedy możemy sobie pozwolić na wszystko i nie musimy jakby nikomu schlebiać. Skoro to są to filmy bezbudżetowe, więc one nie roszczą sobie pretensji do tego, żeby się podobać wszystkim. Więc możemy popłynąć zupełnie na to. To jest prawdziwe z założenia w takim razie. Prawdziwe z założenia i to się może, wiesz, ta prawda może być zostać odrzucona ze wstrętem, bo komuś w ogóle się to nie podoba, ale to nie jest wcale złe. Ja nie pretenduję do tego, żeby właśnie film amatorski miał być czymś masowym. Właśnie nie, to jest nisza i to ma zostać niszą. I my poznając się, poznajemy się za pomocą filmów. I czasem się coś trafi takiego, że widzisz, kurczę, no ktoś myśli podobnie jak ja, ktoś odczuwa podobnie jak ja, ponieważ on to w ten sposób na ekranie przedstawił. To by nie wyszło w swobodnej rozmowie, ale to wychodzi podczas tej wymiany właśnie twórczości, nie? Czyli więc pracując przy tym nurcie, panie Jakubie, tu jeszcze wejdę w słowo, to jest tak, że macie świadomość, że dzieło i efekt końcowy no, momentami albo może się spotkać z niewielkim zainteresowaniem odbiorców, mówimy o takim szerszym gronie, albo nawet momentami, bo dlaczego i nie, zaryzykujmy stwierdzenie, no, że w ogóle do widzów nie trafia, no tak. Bo budżetu zabrakło. No, to się po prostu tak dzieje? To jest też waszą normą w pracy? Tak, no to jest norma. No, ja mówię też, nie, tak dużo nie ryzykujemy, bo rzeczywiście nie utopiliśmy w tym gotówki. Utopiliśmy w tym cały czas i rzeczywiście to jest czasem przykre, że nikt nie odczuwa na przykład tak jak my. No ale przecież to jeszcze nikogo jeszcze, no może parę osób to może skłoniło, znam parę takich, do tego, żeby już dać sobie spokój. Ale całym. Przynajmniej filmowiec i artysta się czegoś uczy, prawda? Bo to jest też warsztat. Się. Poznajemy siebie i sprzęt, o którym też tak bardzo mówimy. To jest ciekawe, że poznaje się siebie, tak, że poznaje się własne ograniczenia, możliwości w ogóle do kim się jest, a dzięki temu poznajesz też innych, nie? Oglądając ich filmy. To panie Michale, powiedzmy w takim razie, nad czym pan na dzień dzisiejszy pracuje i myślę, że to też będzie taki dobry przyczynek do tego, abyśmy w końcu naszym telewizorom powiedzieli, jak trafić do klubu realizatorów filmowych, na co mogą tam też liczyć, no i kiedy was można też zobaczyć. Ja w najbliższym pokazie KRF-u będę prezentować kolejny właśnie film sklejony z istniejącego już materiału. To jest niecałe 2 minuty. Nazwałbym to czymś rodzaju hołdem dla kunsztu aktorskiego Andrzeja Chyry. Niecałe 2 minuty, ale to efekt końcowy. Ile pracy się za tym kryje, niech pan powie. Akurat na szczęście nad tym nie pracowałem zbyt wiele. To jest bardziej kwestia zadowolenia z efektu końcowego. Jeżeli nie jestem z niego zadowolony, faktycznie trzeba to powtórzyć jeszcze parę razy. To jest, czyli przerobić jeszcze raz dokładnie tą samą pracę od nowa, żeby uzyskać określony efekt. Jednak to jest jeszcze łatwe, powiedzmy. W tej chwili jednak przymierzam się faktycznie do stworzenia mojego pierwszego krótkiego metrażu fabularnego, takiego, w którym już faktycznie będę potrzebował sporej ekipy. No i właśnie tutaj przychodzi z pomocą mi klub realizatorów filmowych, dlatego że tam w siłą rzeczy poznałem już parę osób i mam nadzieję, że poznam też więcej chętnych do pomocy przy takim współpracy, przy takim dziele. Dlatego że to nie jest klub formalny, gdzie trzeba do niego należeć. Do klubu wystarczy przyjść. No i ja też właśnie któregoś razu przyszedłem z paroma grzebanymi z komputera dziełami. No to jest dobry bo. No, jeden z dobył nawet sporo podanych w internecie, ale to już jest osobna bajka. Choć to też jakiś wyznacznik, prawda? I to popatrzymy na dzisiejsze czasy, to nawet nie znaczący. Nie chcecie wsypać, bo to tak.
podróże kulinarne. Roberta Makłowicza. Tak, tak. Robert Makłowicz posłużył za bardzo dobry materiał faktycznie do, jak to można nazwać, remiksowania. Więc to najwyraźniej się spodobało. Co trzeba wrzucić w wyszukiwarkę, aby znaleźć? E. Po prostu. 7 liter. Ale przedłużone. E. Zostały wycięte tylko... zająknięcia. Ja powtarzam, że to nie jest berlitera, to jest zająknięcie. No ale zauważcie, panowie, rzeczywiście to dzieło zaczyna już żyć swoim życiem. Na to już faktycznie ktoś wpływu nie ma, no bo też nie wiemy, co dalej. Na tym etapie. Sami zalajkować to też możemy jednym kliknięciem. Ale mówię tak przewrotnie, nieprzypadkowo, bo chciałem zapytać, czy również państwo podczas tych wszystkich rozmów, nawet przez te wszystkie lata, nie złapaliście się na czymś takim, że film trzeba dzisiaj umieć też dobrze sprzedać, po prostu, że gdzieś na końcu jest no niestety ten rynek i jakieś nakłady finansowe, bez których no niestety się nie obejdzie, prawda? Marketing, ten PR, nawet przy kinie niezależnym i offowym. Tutaj bardziej powinien postawić znak zapytania, bo sam jestem ciekaw, jak to w praktyce wygląda i w życiu na co dzień. Dzięki temu, że określamy się jako amatorzy, patrzymy zupełnie inną stronę. Znaczy, przynajmniej ja mogę mówić tylko za siebie, bo nie wiem, na przykład... We wtorek poleci film chłopaków z Wałbrzycha, z Nikolaus Film Studio, którzy według mnie uważają najpodobniej właśnie kino jako offowe za właśnie jakiś etap do tego kina profesjonalnego, czyli robią już takie filmy, które mogłyby się sprzedawać, które mogłyby spełniać jakieś takie wymogi, takie ogólne. Ale przecież biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej o tym indywidualnym filmowaniu, o tej amatorskości, no to nie mogę myśleć jednocześnie o tym, jak to sprzedać, bo to wówczas tak, to staje rzutuje się na ich pracę po prostu. Tak. Wówczas byłoby w tym sporo hipokryzji po prostu. No. Więc może sprzedać, może w takim, może dlatego, że to głupio brzmi, znaczy źle brzmi to w kontekście filmu, który jest bezbudżetowy i niezależny. W kontekście właśnie niezależności sprzedaż bardzo źle brzmi. Powiedziałbym może zaznaczenie swojego miejsca. Tego może trochę brakuje, że nie wszyscy na przykład o naszym klubie, który od 2014 roku funkcjonuje w Firleju, wiedzą, że co miesiąc tam się spotykamy i oglądamy filmy. Więc jakaś reklama, to żebyśmy mogli dzięki między innymi tutaj telewizji pozyskać jakichś nowych członków, nowe osoby, które, bo ja nie wiem, może są osoby, które kręcą filmy, a ja o nich nie mam pojęcia i to mogą być... A może potrzebują też kogoś, żeby taki film ukończyć, prawda? Albo w ogóle na poziomie samego scenariusza, już ktoś mógł coś podpowiedzieć. No to w takim razie faktycznie możemy też tą rozmowę uznać jako swoiste zaproszenie. Najbliższe takie spotkanie rozumiemy, że już w maju. Tak, już 9 maja, we wtorek. O godzinie 18, zawsze o godzinie 18 się spotykamy. Zazwyczaj to jest pierwszy wtorek miesiąca, ale nie zawsze tak wychodzi. Czyli film, a później dyskusja. O wszystkim tak naprawdę, co jest związane z filmem i jak go można tworzyć. Powiedziałbym nawet rozmowa, nie dyskusja. Staramy się, żeby to było w miarę swobodne, nie sztywne. Na pewno jest bardzo kulturalne. Jest kulturalnie. Później są jeszcze ważniejsze rozmowy, czyli w kuluarach, czyli tak, tam tak. Można ewentualnie się gdzieś tam umówić na jakieś kręcenie i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeżeli ktoś chce dopiero zacząć przygodę, właśnie z tym światem, o którym panowie opowiadacie, to też może przyjść do klubu, to jest tak, że tak, nie przyjdą wszyscy, zobaczą, z czym to się je po prostu. Tak, myślę, że to możemy wpłynąć nawet dość inspirująco. Zatem przed nami już za moment najbliższy pokaz filmów amatorskich w Klubie Realizatorów Filmowych. Co w programie w takim razie, bo być może to też będzie zachętą na to, aby przyjść, posłuchać i czyli po zobaczyć. Pierwsze film Andrzej Michała, Hira. Tak? Andrzej Hira interpretuje. Tak, później będą no, takie dwa dziwne filmy twórcy, który się nazywa Ariaman. No oczywiście to jestem ja. To jest taki, powiedzmy, interpretacja vlogów. Po prostu jestem sam w kadrze i śpiewam o Bogu, o sprawach istotnych, o szatanie i tak dalej. Jest to groteskowe, ale jednocześnie przejmujące. Przynajmniej staram się, żeby ma taki swoich był. Fanów. Ma swoich fanów, tak, tak. Ograniczone, ale jednak... No, ta tematyka od tysięcy lat, umówmy się. Tak, tak. Lucyferyzm chrystusowy, tam się wszystko ściera naraz. No, a później gwóźdź programu, czyli wspomniany film Chłopaków z Wałbrzycha z Nikolaus Film Studio, czyli Trzcina. To jest no, przeszłogodzinny film. Właśnie taki zanurzony w estetyce, powiedziałbym, neorealizmu. Takiego właśnie filmu niezależnego, który właśnie pretenduje do tego, żeby no, być filmem bardziej dla mas niż dla jakichś pojedynczych, wybranych jednostek, co wcale nie jest złe. Nie jest tak, że na przykład ja ganiam jakieś filmy i nie dopuszczam do klubu, gdyż przyjmuję wszystko to, co do mnie spłynie, a też sam
własnej inicjatywy szukam wszystkich, którzy zajmują się filmem, tak samo ich właśnie zaprosiłem, mimo że to nie jest estetyka, która mi się specjalnie podoba, ale myślę, że zawsze i tak warto pokazywać filmy jak najróżniejsze, żeby wtedy skupić w klubie właśnie też jak najróżniej myślących ludzi. Klub realizatorów filmowych zaprasza 9 maja, to już również padło podczas dzisiejszej rozmowy. Proszę Państwa, wstęp bezpłatny. Tak, gdzie można do Was trafić? Panowie, już tak na koniec jeszcze powiedzcie, bo to chyba jeszcze nie wybrzmiało. To jest klub realizatorów, mieści się w klubie Firlej na ulicy Grabiszyńskiej. Myślę, że każdy wrocławianin wie, gdzie jest klub Firlej. Można nas też znaleźć na Facebooku, wpisując klub realizatorów filmowych. Tam są wszystkie nowinki, ewentualne powiadomienia, jeśli pokaz będzie przesunięty, czy coś takiego, więc warto śledzić nas. A zapraszali, a także momentami więcej o tym kinie niezależnym, ofowym powiedzieli nam dziś w naszym studiu pan Jakub Gryzowski, pomysłodawca wspomnianego klubu. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu, a także pan Michał Tomkiewicz, członek klubu, realizatorów filmowych. Również dziękujemy za przybycie do naszego studia. To wszystko w tej rozmowie Echo24. Ja już na teraz żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.